Siema, na mikrofonie Świry, dzisiaj polecimy sobie znowu grą twórców Dead Cells. Na razie to jest demo, 24 wychodzi Early Access, no i wtedy mogę też to ograć oczywiście, nie? Jak wam się spodoba. Najtrudniejsza decyzja w grach. Matko jebca po grzybkach. Będę świnką morską. Widać, że na kacu chłop ledwo wstaje. Okej, już mogę daszować sobie. Jakiś ziomek tutaj. Nie wiem, co to jest w ogóle. O! Mogę szybciej! Ale tutaj nie mogę. Nożyk jakiś. Coś tam z krytykiem było. I ja tak. Dobra, to jakiś na razie samouczek czy coś takiego. Możemy w dwie strony pójść. Jest jakaś mapa czy cokolwiek? The last crit is critical. Ale critical bije tylko połowę więcej? Dobra, te dwie ścieżki to po prostu do tego samego miejsca idą. Ej, ty masz za mną iść, co jest? O! Ty też. Ziup, unik. Ziup, unik. Nie! Dobra. Wow, no musi być strzałka pokazująca, w którą stronę iść, jakbym się nie domyślił. Są jedne schody i akurat tam muszę iść, no wow. Nie. I pyk. No, na razie jak tych dwóch gości będzie, to luz. Troszkę nie będzie tak dużo przeciwników jak w Dead Cellsach. Tu mamy trzy dróżki. Ogólnie twórcy wypuszczali jakiś film, właśnie chyba z tego demo. Tylko za daleko im się nie udało dojść. Przyjazne wspomnienie. Hej, ty nie jesteś sentinelem, czy jakąś wieżyczką, czy... Nie wiem, jakimś takim strażnikiem? Nie wiem, jak to przetłumaczyć. Kiedyś byliśmy jak ty, ale no, źle się to skończyło. Możemy ci pomóc opuścić to przeklęte miejsce. Możemy się z tobą podzielić tym, co z nas zostało. Proszę, wybierz mnie. Tylko jednego z nas możesz. No, mnie, mnie i w ogóle i bla, bla, bla. czyli tu mamy takie wybory po prostu. Mogę oznaczyć przeciwnika losowo co 3 sekundy i wtedy jak go walę to 100 obrażeń. Pierwszy cios zadaje więcej obrażeń. Albo kill zwiększa obrażenia chwilowo. Nie, nie, nie. To być najlepsze. I na bossy się przyda też. Bo te pozostałe dwa to są takie jak... Szybko zabijasz jakichś słabych. Ale to się długo chodzi, żeby gdziekolwiek dojść. O! A ty bijesz. Uj! A, ty tylko spowalniasz. Granat? A, to jest jak ten. Pyk. Jak artefakty w Dead Cellsach po prostu. Czy jak to się nazywało? Artefakty? Skille? No te, dziadostwa. A ty czym jesteś? Niczym. Tu mamy coś wspólnego. O nie, dobra, jednak czymś jesteś. Katars? Jak walisz od tyłu, to wtedy walisz kryty i możesz zdaszować za przeciwnika. O. Fajne. Pyk. O. Ty. I z tyłu. Elegancko! Dobra, ty, łatwa giera. To jest jakieś kolejne wspomnienie? Co? Co to jest? Czym ty jesteś? Może to są jakieś blueprinty, czy coś takiego? I potem trzeba to gdzieś dać? Wybór. Czekaj, co to jest po lewej? Dobra, zaraz się dowiem, I guess. Czym ty jesteś? Glowing Rock? To jest jakiś zasób. Dwa marki mogą się zmerdżować i wtedy zadają plus 50% obrażeń. To się stakuje, jeżeli jesteś w teamie. Ale czekaj, że dwa marki będę naraz dostawał też. Kile leczą! Nie wiem, jak bardzo lipnie jest tutaj z leczeniem, więc bardzo chętnie. Okej, to jest jakiś mini bossik czy coś takiego? Ej, łatwy jest. Uj! Nie no, łatwy ziomeczek. Nawet nie jest mini bossik, tylko po prostu jakiś zwykły przeciwnik lepszy. Nie! Co ja zrobiłem? Ale dobra, odleczę się, skilli. Nie, nie, nie. Pyk! Siup! Granat! Teraz ciebie. Ja od pleców próbuję bić. Powinien chyba używać tego dasha, tego specjalnego z... O! I... Pyk! A nie! Muszę być na tej samej płaszczyźnie! Pyk! Nie! O! Albo nie muszę? Pyk! Do tyłu. I pyk. Ha? Boost? Co? Damage? Więcej hajsu czy coś takiego? Albo kryt? Kryt? Nie zawsze mi się udaje i mogę potem zmienić też tą broń. Więc chyba wolałbym po prostu tak bezpiecznie w damage pójść. Tu jest boss! Skubany! Drugą stronę! Nie, 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 nie! Dobra, cool. Nie pamiętam, jak on walczył. On był na tym chyba demo twórców. O! Nie. Pyk. Dobra, z plecy, plecy, plecy. I siup. Nie, nie, nie. Co teraz robisz? A. I teraz bijesz tak. Tak, teraz bijesz tak. A, to jak jest takie kółko na nim, czy cokolwiek, to wtedy jest zmarkowany.
Myślałem, że on szykuje jakiś atak czy coś takiego. O, to są bomby, które po prostu się jak zbliża, to się wybuchną. Dobra, ej, łatwo. Pierwszy run? Okej, jesteś zmotywowany. Zróbmy, żeby było trochę trudniej. No byczku, co ja umrę od takiego bossa? Panie, przecież to lamus jakiś jest. O! Jest jakiś kolejny? Źle! O! Nie! Dobra, jest ten unik w ostatnim momencie, nie? To pewnie będzie później wykorzystywane. Mocno, przy jakiś, nie wiem, skill, aż coś takiego. Jakiś atak alternatywny, co to jest? Używaj jednej broni, aż się nie wyświetli to gówno. I wtedy użyj kolejnej broni, żeby użyć alter atak. O kurde. Jedynie, co się wydarzyło? Dlaczego ja nie oberwałem nic? Dlaczego tutaj tak długo trzeba chodzić od jednej areny do drugiej? Nie? Ravenblade, kryty po trzecim ciosie. Ej, ale to ma zarąbisty damage przy tym counter alter ataku. Weźmy to, zamienimy oczywiście. O kurde, ale sieka! Nie, nie, nie! Co jest? Jak to tysiąc, kuźwa, co? O co ci chodzi? Ale ty tak specjalnie, żebym ja umarł! Tak specjalnie mi robisz! O, 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 dobra, dobra! Ale to jest niebezpieczne! Ile ty masz życia, kolego, co? Dobra, trzeba to załatwiać, wszystko. Żeby mi potem nie wybuchło w twarz nagle. Dobra. Jopi! Nie, to było specjalnie. Oni to specjalnie zrobili, żeby tu już zdechnąć przy tym. 1000 HP. Ja nie umarłem dlatego, że tu chyba jest po prostu coś takiego jak w Dead Cellsach, że jak masz dużo życia i stracisz wszystko naraz, to cię do jednego HP bierze. Nawet chłop mówił, no, pierwszy raz, to teraz będzie trudniej. Nie przejdziesz dalej. Dobra, wróciłem. Nowy rekrut. Bła, cicho, w końcu. No i jest świnka morska, jakaś lama i rzyk na lamę. Prawidłowo. Witaj w Arku. Gdzie masz T-Rexa? Jestem szef wioski i gildii liperów, to jakby skoczków. Jakiś flask. O, no tak, życie, oczywiście. Okej, czyli u niego można odblokowywać rzeczy. Starting weapon. Dobra, dawaj to. To działa praktycznie jak ten kolektor w Dead Cells, także tu masz takie upgrade'y, jak kupisz więcej, wtedy ci odblokowuje kolejne. Makaba's Bark. Mogę zmieniać wygląd, pociul mi to. Backstab, więcej damage, tak dalej. Tu mamy jakiegoś robocika, którego trzeba chyba naprawić, coś takiego. Reterror, Pacifist Code, Peace Missing, bla bla bla. Dobra, muszę teraz lecieć znowu na ekspedycję i znaleźć jakieś części do tego bota z podobnego modelu. No i tutaj myk. Czy ty mnie nazywałeś właśnie Vomito? Dobra, daję ci na pewno pierwszą misję. Ale co ważniejsze, nawet nie wiesz jak używać armaty. To takie proste, po prostu włazisz. Ale skoro masz tylko dwie szare komórki, to... No. Bardzo proste. O, to jest ten ziomek. Alar, proszę mnie nie niszczyć. Jestem modelem pacyfistycznym. Proszę mieć przyjazne nastawienie, gdy używasz mnie. Mogę zaspokoić twój request, ten kod jakiś dziwny. Uwaga, operacja jest nieodwracalna. Take care of a friend. No i zdech, i tak. Taki pacyfista, że sam umarł. Boże, zdycham. Co ja zrobiłem? Nie tego chciałem! Ty, ale to... To może leczyć cały team. Chciałem to zrobić. No ale kurde! Ta broń za długo bije! O kurde, ej, to jest mocna bomba. Jak ta broń długo bije, to ja nie mogę uników robić wtedy. Dlatego zazwyczaj nie lubię powolnych broni. Leczy HP. Okej. Co jeszcze, że to się nie skończy dobrze? O! Myślałem, że ty tym rzucisz! Więc są jacyś reinforced, coś takiego. Jacyś wzmocnieni. Okej, as I guess. Więcej obrażeń, kiedy jestem blisko celu? Okej. Zawsze jestem blisko celu. Attack speed. Chociaż życie mogę zwiększyć o 25%. Ale przynajmniej się attack speed tutaj. Ej! Chyba to nie jest dobry pomysł, żeby używać tego ataku w ogóle. Tego alteration. On jest za długi. Za dużo też efektów robi, nic nie widać. Nie ma kontroli w ogóle. Jak walisz się w pocisk, no to... Co się wywalisz w pociski tyle? Jak zadasz obrażenia, to wtedy taki... O, taki krążek się robi, to się przyda. Hej! Ten jeden trinket może mi dwa takie krążki zrobić. Co jakby zrobić tak?
O! I teraz mam mocny damage! Pyk, 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 pyk. Ale ty znowu mocny jesteś. W sensie dużo życia masz. Chociaż nie. Nie! Mało ma? A ja też mam mało! Dobra, tutaj na razie rzuca. Teraz się szykuje. Pyk. Teraz będzie bił tak. Dobra. Teraz wali to, to ja sobie po prostu tak przebiegnę. Śmiesznie. Nie. Nie skacz! Dobra. I leży. Nice. Potrzebuję życia! Hit blast. No dzięki, dzięki. Ale co mi to da? Ja zaraz zdechnę na hita. Napij się tej wody czy coś. A to jest sklep? Co to jest? Cikuba. Gratis to uczciwa cena. Myślałem, że będę musiał kupić jakieś jedzenie czy cokolwiek. Ale sklep też jest. Ale ty masz mało towaru. Chillowy jesteś. Memonidas. Co to w ogóle jest? To jest do upgrade'ów, nie? Dobra, wezmę kupię. Może. Jedno i drugie. Może się przyda. Kolejna armata. Czej, back to the ark? A, to jest koniec tego dema. Okej, okay, na demo twórców, tam co był film na YouTubie, to były dwa biome. Ale na drugim chłop już dech. Ej, a gdzie lama? Żyga miała przyjąć. Jakieś warianty, nowe przeciwniki będą się pokazywać i z nich dostaje dodatkowy loot. Czyli trochę większy poziom trudności, ale większe też nagrody, tak? Dobra, tutaj daję ci ten, fajnie, fajnie. I'm your personal encrypted memories decryptor. Okej, czyli on jest w stanie mi zdekryptować te rzeczy, które znalazłem, tak? Decrypting requires tego dziadostwa, które mam i tych dwóch dziadostw, które nie mam. Okej, czyli u niego odblokowuje się branie. Tutaj kusza za friko. No i tutaj ten pyłek byłby potrzebny. Teraz tu mam to i to działa... No jak kusza. Ale czekaj. O co chodzi z tym kółkiem? O, że mogę w odpowiednim momencie strzelić! Ej, fajne! A jaki kusza ma alteratak? Ho! Ej! Krótki! Dobre! Także tak, jeśli chodzi o demo, to jest wszystko. Jak wam się spodobało, to ja z chęcią ogram Early Access, jak już wyjdzie. Mam nadzieję, że to wszystko. Elu!